dawniej chciałem omówić nasz sprawdzian ogólnie, bo niezależnie od tego, każdy z Was dostanie nagranie z omówieniem swojej własnej pracy indywidualnej. No więc ten sprawdzian był może trochę taki nietypowy. Pokazałem doświadczenie i Waszym zadaniem było opisanie tego, co zobaczyliście i zinterpretowanie tego, używając wiedzy, którą macie już z fizyki. To znaczy nazwanie, wymienienie praw fizyki, które odpowiadają za przebieg tego eksperymentu, odwołanie się do konkretnych wzorów. Językiem fizyki jest matematyka, więc bardzo ważne jest, żeby umieć rozumować w oparciu o te matematyczne relacje, algebraiczne relacje. No i wskazówka pomocna była taka, żeby patrząc na to, co się stało, opisując to, co się stało, zadać sobie pytanie właściwie, dlaczego tak się stało. No i było dodatkowe pytanie, bo to było doświadczenie z balonikiem, zaraz go pokażę. Co by się stało, gdyby zamiast wpychać balonik pod wodę, dodać trochę lodu do wody? To się samo zrobiło, dlatego że w pewnym momencie wypadły nam kulki i nalałem nowej, zimnej wody do tego cylindra miarowego i aż opowiem, co się stało na innym slajdzie. I mogliście korzystać z notatek w zeszycie i zobowiązałem się nie oceniać tego, co napiszecie, w tym sensie, że sprawdzian nie będzie na stopień. Natomiast, no oczywiście poddam to, zastanowię się nad tym, co napisaliście, tak? Wszyscy razem, jakby podsumowując, każdy z Was z osobna. No i teraz, jak wyglądało to doświadczenie? Ano w ten sposób, mieliśmy cylinder pomiarowy, duży, ten duży cylinder pomiarowy. No i był ten obciążony balonik. Ten balonik był obciążony w ten sposób, że jak go włożyć do wody, to utrzymywał się tuż pod powierzchnią wody. No i potem wziąłem patyk i wepchnąłem ten balonik trochę głębiej. Wepchnąłem ten balonik trochę głębiej i kiedy go wepchnąłem głębiej, to on zaczął tonąć. No, po czym po wyciągnięciu, to był do niego dowiązany sznureczek, po wyciągnięciu go na powierzchnię wody, znowu utrzymywał się tuż nad powierzchnią wody. No i waszym zadaniem było wyjaśnienie, co tutaj się tak naprawdę stało. Dlaczego ten balonik w ten sposób się zachowuje? Musiałem zrobić przerwę w nagraniu, żeby otworzyć drzwi, bo Newton miauczał tu przeraźliwie przed drzwiami, wyraźnie nie chciał słuchać nagrania. No i do tego jeszcze były pomocne, właściwie były dwie pomoce. Jedna to jest lista zagadnień, które omawialiśmy na kolejnych lekcjach. No i akurat te zagadnienia, chyba to było jeszcze zmniejszone. Nie, już nie. Akurat te zagadnienia tutaj były od gęstości, czy właściwie od siły wyporu do ciśnienia słupa cieczy. To były te tematy, których rozważenie prowadziłoby do prawidłowego rozwiązania.
No i było jeszcze coś, czego zdaje się, że wam nie pokazałem, a może powinienem pokazać, ale nad czym pracowaliśmy, no mianowicie nad zebraniem w jednym miejscu własności gazów, cieczy i ciał stałych. W tym wypadku chodziło o własności gazu. No więc wracamy do tego naszego doświadczenia. No i chodzi o pływanie ciał, a więc o siłę wyporu, tak? Chodzi o pływanie ciał, więc warunek pływalności ciał jest taki, że ciało pływa, no jeśli siła wyporu jest większa od, o, co tu się dzieje, jeśli siła wyporu jest większa od ciężaru. Tak więc tutaj w tym momencie można spokojnie powiedzieć, że siła wyporu była większa od ciężaru tego ciała, tego balonika razem z tą prawidłowo wyważającą go bombką, w której były stalowe kulki. No, w momencie, kiedy balonik był głębiej, to coś musiało się zmienić. Kiedy zaczął tonąć, no to oznaczało to, że siła wyporu nie jest już większa od ciężaru, tylko jest odwrotnie. Siła wyporu jest mniejsza od ciężaru. No i co się mogło zmienić? No, na pewno grawitacja się nie zmieniła. To jest ten współczynnik proporcjonalności między masą a ciężarem, za który odpowiedzialna jest grawitacja. Gęstość wody też w nieistotny sposób, jeżeli się zmieniła z głębokością, to na pewno w sposób nieistotny. No, to, co się mogło zmienić, to objętość balonika mogło się zmienić. No a dlaczego mogła się zmienić objętość balonika? No bo balonik pod wodą jest, działa na ten balonik, no nie tylko ciśnienie atmosferyczne na powietrze, ale także ciśnienie hydrostatyczne, które jest tym większe, im głębiej jest ten balonik zanurzony. No a jeżeli mamy większe ciśnienie, a gazy, czyli powietrze, są ściśliwe, to znaczy, jeżeli ściskamy je, to one poddają się, tak? Zmniejszają swoją objętość. Jeżeli to jest elastyczny zbiornik, no to znaczy, że objętość zmalała, siła wyporu zmalała, a no bo powinienem powiedzieć, że ciężar oczywiście balonika od tego, że on jest tam wepchnięty niżej, się absolutnie nie zmienił. W związku z tym to ta różnica, ta zmiana związana z zmianą objętości pod wpływem rosnącego ciśnienia spowodowała, że siła wyporu się zmniejszyła i balonik zaczął tonąć. To drugie pytanie, a co by było, gdybym dodał lodu, albo dlaczego ten balonik, jak zmieniliśmy wodę na świeżą, zimną, woda z kranów na zapleczu pracowni fizycznej jest bardzo zimna. Ja, żeby przygotować to doświadczenie, przyjechałem rano, nalałem wody do tego cylindra i czekałem 2 godziny, czy ponad 2 godziny, żeby ta woda ogrzała się do temperatury pokojowej, żeby temperatura powietrza w baloniku była mniej więcej równa temperaturze wody. No, znowu trzeba się odwołać do własności gazów. Ciśnienie powietrza w baloniku zależy od temperatury. Im większa temperatura
powietrza, tym większe ciśnienie. No ale to też znaczy, że im mniejsza temperatura, tym ciśnienie mniejsze, a ten nasz powietrze w baloniku ochłodziło się od chłodnej wody, w związku z tym spadła temperatura. No i jeżeli spadła temperatura, to spadło ciśnienie, a zatem znowu pod wpływem ciśnienia zewnętrznego ten balonik się skurczył. Balonik się skurczył, zmniejszyła się objętość i dlatego zaczął w pewnym momencie tonąć. Tak? Widać to było, zresztą to ja starannie to obserwowałem, jak on coraz bardziej zanurza się w miarę jak się chłodzi to powietrze wewnątrz. Jeszcze w ostatniej chwili dodałem do tych elementów, które pokazuje film, o tym, jak ciśnienie, jak zależy ciśnienie od zmian objętości i temperatury. To jest streszczenie jednej z lekcji, którą mieliśmy jakiś czas temu. No dobrze, no więc to wszystko, jeśli chodzi o wyjaśnienie tego sprawdzianu. Mam nadzieję, że teraz wszyscy już wiedzą, w jaki sposób należało opisać, przeanalizować to doświadczenie.